Szanowni Państwo, podobno w jednym z biur w telewizji publicznej przygotowują alternatywne wiadomości. Idziemy to sprawdzić. Dzień dobry. Dzień dobry. A co panowie tu robicie? Przechadzamy się. Tak, bardzo nam miło. Kontrola poselska. A panowie na jakichś umowach jesteście? U znajomych. To nie czyż tak? A pan się jakoś nazywa? Dariusz Matecki, poseł na Sejm. A mi mniej. Pan jestem znany. To po co pan tu przyszedł, jak pan mnie... Słucham? To po co pan tu jest, jak pan dlatego, że jestem tu z kontrolą poselską. Ale co panowie tu robicie, można wiedzieć? Znajomego wiedzą. To i bardzo dobrze. A kim pan jest? Moim asystentem. Moim asystentem, tak. A to już pan takich asystentów ma? Bardzo dobrych. Świetnych. Miałem być Tomasza Lisa? A nie wiem, chciałby pan zatrudnić, niech pan spróbuje. Nie za bardzo. Tomasz Lisa, a to jest, pan nie zna? Ale ma pan, jakąś, ma pan jakąś umowę na TVP tutaj na pracę? Ja nazywam Paweł Puska. Dzień dobry. I co pan, robi w telewizji publicznej? Pan Puska. Pan Puska. A, to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich lat też pan był wiernym fanem. Oczywiście. Wspaniale. Oczywiście. No dobrze. Czemu... Bardzo dziękuję, panie pośle. Do widzenia. Bardzo miło nam było. A coś już nagraliście państwo? Możemy coś obejrzeć? Jakieś materiały dobre? Halo? Nie, no my tak państwa nie zostawimy. Nagraliśmy, byli tutaj. Są. Tutaj nagraliśmy, Puska, tak, nagraliśmy poseł... Ale ma pan jakąś umowę już, czy pan na razie tak jako wolontariat to nagrywa? Tak. U znajomych pan jest, a kogo pan tu zna? Kilkanaście osób. A tego, co tam się zamknął na górze, też pan zna? Kto tam się zamknął na górze? Gdzie na górze? W biurze u prezesa. No,